Witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry Prison Architect eee, My sobie do gry wracamy, z tego co słyszałem tutaj już się właśnie ciągle jakieś dźwięki słyszę, że ktoś się tutaj tłucze jak tylko wróciłem do gry Ten grubas, ciągle się ze wszystkimi ten grubas tłucze, on jest jakiś porąbany Nie wiem dlaczego ten jeden non stop po prostu się bije z innymi Tutaj jeszcze kolejni się biją z psami Ojej No, wszystko jest już chyba okej okay. Dużo tych strażników mam, dobrze, dużo tych strażników mam. Czy tu muszę mieć prąd. A, e, światełko. E, dobrze, że tych strażników mam bardzo dużo, także nie powinno być raczej większych problemów z tym, że mi ci więźniowie, wiecie, jakoś tam dromiapę. Tu ciągle widzę, że jakaś ta woda się pojawia, jakby tu mi wody brakowało. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, tu sobie dużą rurę jedną tutaj, żeby mi tej, ta woda zawsze dochodziła. Menioruję, takie ciągle to się pojawia i znika e, taka kropelka. Dobra, jak na razie jest chyba wszystko ok, no i więźniowie przyszli. Możliwe, że. O, widzicie ciągle się tu pojawia? Mm, możliwe, że na następny dzień przyjmiemy jeszcze więcej więźniów, chociaż nie jestem tego do końca pewny. Jak jest z tą zbrojownią? Zbrojownie mamy paralizatory, również mamy. I tylko uzbrojeni strażnicy to mają. Kamizelka kula Wszystkich strażników, uzbrojonych strażników i przewodników psów. Za to spowalnia ruch. Hmm. Nie wiem, sam. Kara za ruch. 30% ochrona 50%. Paralizatory dla wszystkich strażników. O kurde, to ja to muszę mieć. Dobra, to robimy. Jak będę miał paralizatory dla wszystkich strażników, no to już wtedy będzie całkiem nieźle. Tych strażników mam dużo, także się zastanawiam, czy właśnie w tę noc nie zrobić przeszukania na wszystkich celach dla więźniów. To się nic nie dzieje złego. No i ciągle drom te japy, ja nie wiem o co im chodzi. Sprawdźmy jeszcze raz ich potrzeby. Odpoczynku im brakuje i tutaj właśnie ktoś powiedział, że odpoczynek i sen to jest inne. tak, spanie tu jest, odpoczynek, to tak to nie wiem jakiego oni odpoczynku oczekują, możliwe, że po prostu wolnego czasu, tak mi się wydaje, że o ten wolny czas chodzi, albo może nie wiem, lepsze łóżka, coś w tym stylu, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest o właśnie to, także dajmy im wolny czas tu może, jak tu idą do celi, dajmy im wolny czas, teraz pracują, niech pracują może dwie godziny tylko. Zamiast trzech, też im dajmy tu wolny czas, może trochę więcej wolnego czasu im damy to i wiecie, lepiej się będą czuli, jak będą mieli jakiś taki właśnie chwilę odpoczynku. Nie wiem sam jak to działa, ale niech tak sobie będzie. O Boże święty, jaki ten pociąg jest głośny. Eee, no dobra, no to doróbmy może trochę tych e, cel dla naszych więźniów, e, jak oni się nazywają? Dla więźniów o zaostrzonym rygorze, o. I tu rozumiem, że tak będę musiał chyba coś takiego zrobić, nie wiem sam. No, nie mogę ścian tu dać. No, głupie to jest. Nie lubię tak budować tego, ale niech sobie będzie. Ten się umył w wolnym czasie, no niech sobie też będzie. Jakieś zdjęcie mamy nowe. A, to zdjęcie już widziałem. Także je sobie walimy na bok. Zaraz pewnie zniknie. No i dobra, no przygotujemy się na, na przyszkanie więźniów w nocy. Musimy się przygotować na przyjęcie kolejnej dawki tam więźniów. Jedzą sobie posiłki teraz? A, jest czas na posiłek, no tak. Wszyscy tu idą na posiłek? Tak, wszyscy idą na posiłek, jest dobrze. Tu już wykryli coś. Mm, młotek, no super. No i właśnie, no ale to jest gówno, nie lubię tego tak budować. Bo teraz ściany się tu zbudowały, bez sensu zupełnie. No dobra, to się zbudowały ładne ściany. Mm, na razie jest OK. Doprowadźmy tutaj tylko wodę jeszcze. Nie wiem, gdzie są te kible. A nie, tu są kible, także będę stawiać tak, tak w taki sposób. E, Dołożymy jeszcze te regały na książki, możliwe, że oni tam nie wiem sobie czytają w wolnym czasie, czy coś w tym stylu, mam taką nadzieję. E, że dzięki temu wiecie. Mm, lepiej się czują coś w tym stylu. To jest dopiero chyba pierwszy posiłek dzisiejszego dnia. O Jezu, już się biją, no. Uciekanie. Czemu oni uciekają? Przynajmniej nie uciekną. Gdzie oni chcą uciec, niby? Drzwi zamknięte. Zamknąć te drzwi, nikt nie wyjdzie. Ci idą... Oj, do zbrojowni idą. To mi się nie podoba. No już do nich idą strażnicy. Jest pies, jest strażnik zwykły, Nic się raczej nie stanie. Oni się do zbierowni raczej nie wwalą. Też już możemy normalne zrobić. Raczej nikt nie powinien wyjść. No i znowu muszę robić więcej izolatek, bo tych izolatek mi brakuje. No co tu chodzi? Eee, brak trasy do Mała Rura. Dlaczego brak trasy? Nie rozumiem. Przecież tu jest miejsce na wszystko. Ojej, ten system monitoringu jest beznadziejnie połączony. <coughs> Ojej, sorki. I właśnie żeście mi powiedzieli, że. Nie wiesz, że powinienem to połączyć z monitorem, to jeszcze monitor z tym. I teraz będzie to działać, chyba. Dziwnie bardzo to jest zrobione, ale niech sobie tak będzie. No i dobra, czekamy aż do nocy. Ja chcę wszystkich więźniów wtedy prześwietlić. Gdzie są strażnicy uzbrojeni? Tylko jednego mogę, a muszę mieć chyba szafkę. tak na broń, nie rozumiem. Szafkę strażnika, im więcej szafek strażnika, tym chyba lepiej. 350 dziennie. Wow. Każdy uzbrojony z... potrzebuje w zbrojowni szafki. Także musimy dorobić parę szafek. Co tu się dzieje? Non stop jakieś. Non stop oni się tułuką naprawdę. Ten gruby to się każdego dnia chyba ze strażnikami ten tłucze. I tu jest w końcu ta wyszukiwarka, jak mogę tej wyszukiwarki nie znaleźć, to ja nie wiem. E, szafkę strażnika znajdźmy, tu nie chciałem tego nic brać. Szafka strażnika, doróbmy ich, nie wiem. Sporo. Trzy minimum. Chcę mieć takich czterech strażników. E, serio minimalnie. i te paralizatory dla wszystkich strażników chcę mieć czym prędzej. E, wtedy się sądzę, że poziom. E, Czemu tu jest taki kibel w drugą stronę? A wszystkie tu kibele tak są w drugą stronę. Eee, wydaje mi się, że jak będziemy mieć paralizatory dla wszystkich już strażników, no to wtedy poziom bezpieczeństwa w więzieniu powinien się delikatnie podnieść. Dajmy im jeszcze tutaj wszędzie te szafki i pokój socjalny zaraz im zrobimy. Bo może im takiego pokoju socjalnego właśnie brakuje, żeby sobie wypocząć. Tylko co ja muszę zrobić, żeby mieć taki pokój socjalny. Świetlica to jest, a właśnie, nie jest tylko świetlica. E, musi być... To co tam włożę, to chyba ode mnie zależy po prostu. Mm, hmm, to zdecydowanie zbyt mała byłaby świetlica. No musimy nowy budynek zrobić, chyba. Zróbmy nowy budynek. Tutaj będzie przejście takie kratkowe minimum raz, dwa, trzy. I tu nowy budynek. Taką całkiem sporą tą świetlicę zróbmy, żeby ona już na przyszłość była. Na przyszłość funkcjonowała. I zwykłe drzwi do niej prawdopodobnie będziemy musieli zrobić. Żeby wszyscy sobie mogli do tego wchodzić. No i może jak tą świetlicę zrobimy, no to będzie już trochę lepiej. Wiecie, oni będą mieli więcej odpoczynku dla siebie. Więcej wszystkiego. Czemu ten pies nie jest leczony? On jest ranny. On powinien się wyleczyć nie wiem gdzie, ale powinien. Nie powinienem jakiegoś weterynarza zatrudnić, nie wiem. Ojej, dobra, zróbmy pomieszczenie. Zróbmy tą świetlicę. I tą świetlicę wyposażmy tam w jakieś ciekawe rzeczy, nie wiem, do trenowania ławki, co tu jeszcze może być ciekawego, telewizor, o, telewizor możemy postawić, nawet dwa telewizory, kanapy przed telewizorami, nie wiem jak to działa, ale. o, stół bilardowy, kocham bilardę, dwa stoły bilardowe, no i tu już naprawdę już dużo rzeczy, chyba nie potrzeba niczego. Specjalnego, tak mi się wydaje. Nie wiem, regał biblioteczny. To może się przydać. Oni może będą tutaj jakieś książki czytać, coś w tym stylu. I jakąś szeroką kanapę tutaj. No i kurde, oni są teraz. Tak, tu tyle, tutaj rzeczy mam ciekawych, że oni muszą się dobrze czuć. Bez jaj, no serio. Poprowadźmy to jeszcze prąd, żeby światło wszędzie było. No i dobra, kontynuujemy grę. Nie wiem, czy wam o tym przypominałem, ale jak lubicie odcinki z Prison Architect i moje ogólnie, możecie zadać łapkę w górę, bo mnie w ten sposób wspieracie. I Boże Święty, ten płacz o Izaka, to już mam tego dosyć i Izaka chyba więcej nagrywać nie będę, jak ciągle będą się takie komentarze pojawiać na... Pod filmikami i na grupie, bo już po prostu mam tego dosyć. Te osoby, które mi nawet nie proszą, tylko mi wymagają od tego, że ja mam nagrać Izaka, po prostu mam to gdzieś. Bo nagrywam to, co chcę, a nie... To co niektóre osoby mi chyba próbują zmusić mnie do tego, żeby to nagrać. Czemu nie mogę tego na dole ogarnąć? To jest światło i ja to chcia światło chciałem kliknąć. O właśnie, zdemontuj światło. Ono jest w ścianie, no to bez sensu. <ścoughs> Sorry, jak będzie się więcej takich komentarzy, pojawiać, teraz ja chyba nagram nawet vloga. Krótkiego z info o tym, że mam po prostu dosyć tego i więcej jezaka nie będzie. Mm, chciałem rozmieścić tutaj strażnika jednego w świetlicy, minimum. No jest fajnie. Uzbrojony patrol. Jeden uzbrojony strażnik może tu powinien chodzić. Może jeden tutaj uzbrojony strażnik powinien chodzić. I sądzę, że tak naprawdę. Tyle tych uzbrojonych na razie wystarczy, zatrudnijmy ich. Zaraz będziemy na minus, jeżeli chodzi o kasę, no to to jest trochę... ...niefajne. Ale sprawdźmy, czy jakieś dotacje nowe możemy sobie ogarnąć. Wojna narkotykowa. Znajdź 10 nielegalnych narkotyków. Minimum 13, 30 więźniów. no to sądzę, że nie będzie problem. O! Już. <noise> już znaleźliśmy 10 nielegalnych narkotyków. Eee... edukację. Co, co tu się dzieje? Trzech więźniów do pracy w pralni, trzech więźniów do pracy w ku... O, w kuchni ich mogę zatrudnić! No to, to dobra. To możemy zrobić. Mm, rozmieszczenie. Nie, to personel powinien być? Zaplecze? Nie wiem. Logistyka, o. Praca więzienna. Raz, dwa, trzy. I trzech więźniów do pracy na środki życzące. A tu oni byli zatrudnieni, ja ich tu kiedyś zatrudniałem. Dlaczego oni już tutaj nie pracowali? Nie wiem, sam? No i kasa wleciała, no tej kasy mam naprawdę dużo. Ten dzienny przypływ pieniędzy przydałby się troszkę większy. No ja bardzo dużo tych strażników mam, ale sądzę, że no opłaca się tych strażników mieć mimo wszystko. Że oni stoją tutaj po prostu gdzie ich postawiłem i nic więcej nie robią? <laughs> nie wiem, możliwe, że tak to uh, się dzieje. Może uzbrojonego strażnika powinienem tutaj postawić, nie wiem sam. Jak jest w ogóle z tymi paralizatorami? Niecałe dwie godziny, o właśnie, przeszukanie mieliśmy zrobić. Mm. Co ja miałem? Coś ja miałem zrobić, ale nie pamiętam co już, no. Paralizatory dla wszystkich, właśnie, eee, niecałe dwie godziny te paralizatory będą ogarnięte, także świetna sprawa. Niech strażnicy szukają we wszystkich miejscach, czegokolwiek się da. No już widzę, że tu znaleźliśmy parę tych niebezpiecznych rzeczy. No, w i te pałki mają, jakieś telefony. Eee, jest jedna ważna rzecz. Bo mi procesor ostro pracuje, nie wiem dlaczego, czasami. Tak się włącza już na maksa, serio, jak oddale chyba. Nie wiem sam, o co chodzi, czemu ten procesor jest tak bardzo prze przeciążony, ale zrobiłem nam rzecz. O, powinno być lepiej. Jak odcinek był do tego momentu ścięty, to naprawdę Was bardzo przepraszam, ale jak jest tak gorąco, to no ja nie potrafię ogarnąć w pełni tego procesora. Znajdziemy jakieś trzy pałki, dwie igły, dwie, dwie pary nożyczek, trzy telefony komórkowe. No nie tak dużo rzeczy, jak myślałem. O, o, dziwo, myślałem, że więcej tych dupeli znajdziemy. No, ale nie zła sprawa Sporo rzeczy i tak znaleźliśmy także Może paru burdom żeśmy teraz zapobiegli Chociaż no, więźniowie pewnie będą jeszcze wkurzani bardziej przez to że mm, Ich przeszukaliśmy wszystkich Służby ratownicze, co ja tutaj mogę zrobić? A, mogę zatrudnić paru rzeczy, parę Jakichś policjantów do tłumienia zamieszek Chyba nie mam z tym problemów na razie Jakość pomieszczeń Cela, standard 4. Nie rozumiem. Regał na książki jest. No tutaj. Tutaj nic nie czyta, jakby nawet regału nie było. Nie rozumiem dlaczego. Mogę sobie zrobić nawet. Yy, te, O, jak zrobię im okno, to oni się lepiej będą czuć. No to mi im okna, czemu nie? Obiekty, okno. Tutaj powinno być. Okno zwykłe okna. Rozwiężmy parę tych okien. Nie we wszystkich celach, ale w niektórych będą. No i parę okien dla tych więźniów o zaostrzonym rygorze. Dobra, powinno być OK. Tutaj tylko jeden strażnik patroli, Nie wiem, czy jeden tutaj wystarczy, ale jak będą te paralizatory, a może już nawet są, już są paralizatory. No, to sądzę, że znacznie będzie lepiej, bo bez problemu sobie zwykły strażnik nawet poradzi z paroma więźniami, chyba dzięki temu. Tylko nie wiem, czy oni wszyscy idą po te paralizatory w ogóle. On nie ma przy sobie paralizatora, no widzicie? Nie wiem, jak tu mam im kazać wziąć paralizatory. Logistyka, dystrybucja żywności, nie, dystrybucja prania, personel. Nie potrafię stwierdzić, jak mam te paralizatory im dać. Możliwe, że oni muszą pójść po prostu sobie samemu, jak mają wolny czas yy, po ten paralizator. Bo jak na razie, paralizator mają tylko i wyłącznie strażnicy uzbrojeni. Na czym prędzej? Serio bym chciał, żeby oni wzięli te <laughs> paralizatory. Mogę ci kazać wziąć na przykład coś stąd? Nie, 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 nic. Szafka, stojak na broń. Nic, nic nie bierze. Nie wiem Jak wiecie w jaki sposób ja mogę im wszystkim dać te paralizatory, to weźcie mi, powiedzcie Bo ja nie mam zielonego pojęcia Jak to ogarnąć Zdalny dostęp, wywiad A, weźmie politykę więzienną Coś musimy rozwijać ciągle ale serio, jak wiecie, w jaki sposób zwykli strażnicy mogą wziąć sobie te paralizatory, to mi serio napiszcie, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Możliwe, że tutaj muszę coś gdzieś lichnąć. Wycena, finanse, nie, programy. Hmm, możliwe, że w programach? Nie, na pewno nie. Dotacje, polityka, harmonogram, potrzeby, zadania, nakarmić więźnia, transport, liczba więźniów. No nic, nic nie widzę tutaj ciekawego. Nie wiem, jak to zrobić. A szkoda, bo jakbyśmy w serio wszystkich prac yy, tych, yy, jakbyśmy wszystkich strażników mieli wyposażonych w palety, to byłby yy, kosmos, byłoby super. Ten strażnik jeden stoi w miejscu i nic, zupełnie nic nie robi. Nie rozumiem czemu. Yy, ile tych strażników zupełnie mam? Trzech zaledwie. O, teraz zaczął się ruszać w końcu. No dobra. Odpoczywa sobie. Bo stał w miejscu, nie wiem. Możliwe, że oni w ogóle nie wychodzą, jeżeli nie dam im patroli. To jest może jakieś, nie wiem. Muszę to mieć na uwadze, że muszę rozmieścić patrole uzbrojonych strażników, bo inaczej oni nic nie robią. No, oni już teraz wypoczęty i widzicie, nic nie robi. Mogę mu kazać iść, natomiast on będzie stał w tym miejscu, gdzie mu kazałem. No dobra, to musimy rozmieścić chyba tych strażników. Tak, oni nawet nie idą do przyjmowania więźniów, do niczego oni nie idą. Oni w ogóle nie pracują, oni muszą mieć patrole wyznaczone. To musimy wyznaczyć trzeci patrol uzbrojonego strażnika. Tak naprawdę nie wiem gdzie. Jeden tutaj, jeden tutaj, no nawet fajnie. Jeden tak, może tak ogólnie po prostu. Przez większość więzienia niech sobie przechodzi. Ten dziedziniec jest też zdecydowanie zbyt mały. Jakiś większy dziedziniec będę musiał zrobić. Tak naprawdę nie wiem za bardzo gdzie, bo już tego miejsca tutaj no. No nie brakuje niby, ale no nie wiem dokładnie gdzie mógłbym właśnie ten dziedziniec. Nowy postawić. Jakie jest zagrożenie? Na razie nie jest jakieś szczególnie wielkie. Oni się myją, czyli się na nieźle czują. I ktoś mi powiedział, żebym zrobił oddział pocztowy. Nie, gdzie to jest? Eksport. O właśnie, żebym zrobił miejsca na eksport. Wtedy będziemy sprzedawać te drewno i tak dalej. Możliwe, że. O właśnie. Widzicie robotnicy już idą. Możliwe, że te wszystkie stosy kłód. Będziemy sprzedawać. Czy oni się tutaj... Nie, to jest po prostu brudno myślałem, że nic się zżygali czy coś. Jest wolny czas. Czemu nikt nie idzie do świetlicy? Są trzy osoby świetlicy, naprawdę? Tak wam ładnie wyposażyłem świetlicę i nie chcą tutaj normalnie w ogóle się bawić. A jak na razie jest niski poziom zagrożenia, co jest. Wręcz zadziwiające. Nie spodziewałem się, że to na razie tak ładnie będzie szło. I to jeszcze kolejnych więź przy, yy, przynieśliśmy. Mamy zwiększone teraz dopływy gotówki. E, wiecie co, możemy podać jeszcze. dodać jeszcze kolejny stół do podawania, bo tych stołów mamy, a ja nie wiem, czy te wszystkie posiłki się tym jeszcze. Mam nadzieję, że tak. Yy, I rozbudujmy może sobie trochę tą. stołówkę bo tych ławek i tak mamy masę. Yy, z poprzedniej. Oj, tego nie chciałem. I tak mamy masę ławek z poprzedniej stołówki po prostu. Także nie musimy i tak za nic płacić. Tylko tu pewnie patrole mam jakieś takie, yy, o, o, papierosy jakieś wykryli, nic jakiegoś specjalnego. Tu patrole mam pewnie, o właśnie, tak w dół, a nie chcę, żeby tak one w dół szły, tak to. Uzbrojony patrol, wszystko jest ładnie, dobra. Ej, no zagrożenie jest na naprawdę niskim poziomie. Co tu się dzieje? Czemu oni nie narzekają? Normalnie się czuję jak nie w tym nie w tym więzieniu. Ej serio, żaden strażnik nie ma. Mm, żaden strażnik nie ma tych paralizatorów zastranych. Czy tutaj nie jest napisane, jak ja mam to zrobić? Zatwierdziłem to, no okej. Okay. Koszt 5000 plus 400 dolarów za każdą sztukę. Pozwalono się paralizatory również z zwykłym strażnikom. Strażnicy muszą odwiedzić zbrodnię, aby zdobyć ten element wyposażenia, a każdy paralizator zakupiony w ten sposób będzie kosztować więzienie. Ale, jak ja mam im kazać, żeby ten paralizator wzięli, to ja nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, proszę was, jak wiecie, napiszcie mi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. No, mam masę tych strażników, ale nie mam zielonego pojęcia, jak właśnie im kazać wziąć te paralizatory. A z paralizatorami nawet nie chciałbym zatrudniać więcej tych strażników, bo uważam, że chyba na taką liczbę więźniów mam, mam ich wystarczającą ilość. Ej, i serio, oni stwierdzą, że są dobrze traktowani. Co tu się dzieje? No, zaraz coś pewnie wykryją. Możliwe, że się będą atakować. Nie, jak na razie żaden z nich nie, nie podskakuje, nie drze mordy. A często darli tak mordę, właśnie. Jest ok, tylko tych izolatek mam chyba zdecydowanie za mało No nawet nie, na razie tych izolatek wystarczy Ale takich dorobię pewnie sporo bo wiesz, że tutaj te izolatki zrobię zamiast tych prysznicy starych Nie wiem, sam Albo w miejsce dziedzińca Takie miejsce z izolatkami, nie wiem Właśnie co tutaj w miejsce dziedzińca mogę zrobić Może jakiś pokój do odwiedzeń, właśnie sprawdźmy jakie jeszcze pomieszczenia mogę robić Bo ja w ogóle na to nie patrzę Kaplicę może mógłbym, mógłbym zrobić 6 na 6 minimalny rozbiar, czyli sądzę, że to by wystarczyło Wystarczyło ten dziedziniec, który mamy tutaj Sklep po co mi sklep? Pracownicy mogą? Czy może więźniowie? Nie wiem. Bibliotekę mógłbym zrobić. Warsztat, w którą oni. E, robiliby dla mnie tablice rejestracyjne, ja bym to sprzedawał. Masę kasy bym z tego miał, ale na razie to mi jest niepotrzebne chyba, bo z kasą problemów nie mam. E, nie wiem, wiecie co? Zróbmy może tę kaplicę. 6x6. Tylko zanim, oczywiście, byśmy tu ją zrobili, musimy nowy dziedziniec zrobić. Ale nowy dziedziniec to nie będzie żaden problem, bo wystarczy, że trochę ogrodzenia dam, a to ogrodzenie mega szybko się robi. Kurczę, tu nie ma przejścia, ten magazyn jest w beznadziejnym miejscu, ja chciałem mieć przejście w tym... obszarze. Pomiędzy tym blokiem więziennym, który będziemy rozszerzać i rozszerzać prawdopodobnie dodamy jeszcze po prawej stronie... Yy, ...kolejne miejsca dla więźniów. No to chciałem, żeby tutaj było przejście, ale tutaj nie ma tego przejścia, no. Ten magazyn będę musiał gdzieś indziej przenieść. Możliwe, że tu. O, tu mógłbym magazyn zrobić. Zamiast tych pryszniców. To jest dobry pomysł. Właśnie, to zróbmy tak. Wycić wnętrze. Wszystko tutaj wywalmy. Tu zrobimy magazyn. Ten magazyn stąd usuniemy. Żeby dało się tędy przejść po prostu. Naj, najzwyczajniej w świecie. Mm. Pomieszczenia. Magazyn. Gdzie był magazyn? Gdzieś tutaj mieliśmy magazyn. Wiecie co? O, właśnie. Magazyn zróbmy tutaj. Drzwi więzienne są. Eee, tutaj wszystko wyczyśćmy. Tutaj już magazynu więcej nie będzie. Te drzwi więzienne musimy zastąpić eee, drzwiami dla personelu. Niech ono tylko rozmontuje. Pójdźmy tu drzwi dla personelu. No i magazyn jest nowy, gotowy, tak naprawdę, już bez żadnych problemów. A tu możemy to wszystko rozmontować, po prostu zburzyć. Wyburzyć. Czy ja wszystko to chcę wyburzyć? Chyba wszystko to chcę wyburzyć. Także wyburzymy to wszystko. Tu zrobimy przejście. I może za stołówką taki spory. No, za stołówką mi się nawet wydaje spoką pomysłem. Zrobić spory dziedziniec. Ogrodzenie zróbmy tutaj. Taki dziedziniec sądzę, że jest już tak naprawdę na wyrost wręcz zrobiony. Zróbmy tylko tutaj jeszcze... Mm, drzwi więzienne duże. Ej, ale oni, oni w ogóle na dziedziniec nie chodzą, to jest dosyć dziwne, bo ja chyba wszystkie... ...przejścia na dziedziniec usunąłem z tego co ja patrzę Nie, jest! Dwie godziny na dziedzincu, no okej, okay, to może być. Co? Ale widzi... Co? co? Co tu się dzieje z tymi drzwiami więziennymi? Czemu to są takie wielkie? Panie robotniku, coś ty zepsuł. O. <laughs> Ale to było wielkie. Śmieszne. Zróbmy ten dziedziniec ogromny. Stąd już zacznijmy przenosić może te budki telefoniczne. Wyczyśmy te budki. Oj, to nie tak działa. Muszę zrobić to tak chyba. Nie, też nie. Rozmontuj. Muszę kliknąć na wszystko oddzielnie. Niestety. Zostawimy tu dwie budki, dwie ławki do pakowania. Te budki przeniesiemy tu, i oczywiście jeszcze dokupimy jakieś nowe, bo tutaj będzie masa miejsca dla nowych więźniów. Nie mamy miejsca dla więźniów kolejnych o zaostrzonym rygorze. Będę musiał tu zrobić więcej tych pomieszczeń. Podwójnych, chyba. No, zaraz coś wymyślimy na pewno. Dobra, dziedziniec jest nowy, gotowy. Tutaj musimy tylko jeszcze te wszystkie obiekty położyć. Budki telefoniczne wszystkie. Eee, Puszczmy te budki bliżej może tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ławki do pakowania również. Eee, może tutaj gdzieś jakieś. Osiem ławek. No i super. Eee, Musimy teraz tylko przenieść tych wszystkich strażników, którzy byli w tym miejscu, na ten nowy dziedziniec. Zdecydowanie ten patrol z uzbrojonym strażnikiem musimy przenieść. Tylko najpierw zróbmy w ogóle, żeby to był dziedziniec. Gdzie ten dziedziniec jest? O, masakra. Jak ja jestem ślepy, chyba. Ale bardzo mi się nie podoba ogarnianie tutaj tych rzeczy, naprawdę. Mega trudno jest niektóre rzeczy ogarnąć w tych pomieszczeniach tutaj. Prison Architect. Dajmy jeszcze tutaj parę świateł może. Te światła na zewnątrz chyba nie muszą mieć dostępu do prądu tak o. Nie wiem sam właśnie jak to działa. Tu nie. No i sądzę, że może być. No i dobra. Ogarniamy teraz rozmieszczenie naszych strażników. Yy, musimy strażników wszystkie patrole stąd zdjąć. Mamy patrol z psem i uzbrojony patrol i to tak naprawdę są wszystkie patrole, które tu były. Żadnego strażnika na tu nie miałem przydzielonego. No dobra, także zróbmy patrol z psami. Mm, niech sobie chodzi jakoś tak śmiesznie. Jeden patrol z psem. I jeden uzbrojony patrol. No i super. Dwa patrole mamy. Jeden strażnik, tu i tak prawdopodobnie będzie zazwyczaj siedział, bo z tego co ja widziałem, jak strażnicy nie mają co robić, to oni idą sobie na dziedziniec i na dziedziniec siedzą. Ej, i jak na razie naprawdę nikt mi nie narzeka: co jest z tym po prostu? Co tu się dzieje? Jak jest z tymi ich potrzebami? Patrzcie na to, nagle im. Odpoczynku już nie brakuje. Komfort nawet im się zwiększa. Nie wiem dlaczego, ale im się zwiększa. Narkotyki, brakuje im narkotyków. Jeszcze duchowość im zaraz tutaj naprawimy. W sensie tą kaplicę tutaj właśnie zrobimy, bo tą kaplicę teraz mam w planach zrobić. Wszystko to jest zbóżmy. Wyczyśćmy. E, nie, tak się nie da. Muszę zrobić obiekty i rozmontuj niestety. Dobra, wszystko będzie już rozmontowane. Coś tam wykryli. O, nawet bezpodstawnie. Nie możemy stawiać fundamenty. Pod naszą kaplicę. Nie wiem za bardzo jak to wygląda, jak to działa w ogóle, bo nigdy nie robiłem kaplicy. Kaplica w ogóle była niedostępna, jak kiedyś grałem w Prison Architect. Była w trailerze, ale nigdy nie mogło się jej zrobić. W ogóle masa, mniej rzeczy było. Uzbrojonych strażników nie było i tak dalej. Ale zobaczymy, jak to będzie działać. Yy, tutaj pewnie powinny być drzwi takie zwykłe, żeby wszyscy sobie mogli wchodzić. Yy, no to zróbmy drzwi zwykłe. Tutaj wejście. No i co do tej kaplicy? Innego trzeba. Ołtarz, ławki kościelne, dywanik do modlitw. Nie wiem jak to powinno wyglądać. Czy w ogóle powinienem jakiegoś księdza zatrudnić na przykład? Nie, żadnego księdza tu nie ma do zatrudnienia, także nie wiem jak to będzie działało. Ale zaraz coś wymyślimy. No i tu mogłem jeszcze jedno poszerzyć. No dobra, niech sobie będzie tak jak jest. No, tu bez sensu zrobiłem. Powinienem poszerzyć to wszystko o tu ceglaną ścianę. A tą zburzyć powinienem. Prądu tutaj nie ma prowadzonego, ale to za moment doprowadzimy. No i dobra, nasza kaplica będzie gotowa teraz. Wszystko wymogi spełnia. Jest minimalny to rozmiar, jest wewnątrz. Teraz ołtarz ławki kościelnej i dywanik do modlitw. Ołtarz, gdzieś tutaj ołtarz widziałem. Ojej, tylko w chromonim jest Mańka? Nie mam zielonego pędzia w chromonim jest Mańka. Zaraz zrobimy to jeszcze raz. Jak biorę telewizor, on jest w dół. Potem. W Potem nie wiem w którą stronę, coś co łatwo jest wyczaić, natrysk, o, natrysk jest łatwo wyczaić. Lewo, góra, prawo, dół. Zawsze jak coś biorę, nawet jak jest inaczej ustawiony, to jest na dole, tak? Tak. Lewo, yy, dół, lewo. Czyli ołtarz powinien być dół i lewo. Chyba tak, nie? Bo z lewej strony powinien stać jakiś gościu, który będzie, który będzie do nich mówił. tak zróbmy tą kaplicę tutaj. Ech. Ławki kościelne. Dywanik do modlitw. Dół, lewo, góra, prawo. To chyba powinno być tak. Nie wiem. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to powinno być zrobione. I ławki kościelne. No, to już ładnie widać. Trochę kasy wydaliśmy. No, ale to nawet ładnie wyszło. Możliwe, że więzienie tutaj będą szli. Ej, i naprawdę żadnego zagrożenia nie ma. Wszyscy są podporządkowani. Paru więźniów mówi, że są nawet dobrze traktowani. Co tu się dzieje? Jakieś nasze więzienie nagle się zrobiło całkiem. No całkiem. sprawnie funkcjonujące. Nie wiem, zatrudnimy może jeszcze jednego ogrodnika. Nie wiem, jak to działa w ogóle, ale ci ogrodnicy no to pracują. Zatrudnimy kolejnego. Jest, jak ja mam przypływ pieniężny nagle ogromny. Dlaczego ja mam tak duży dzienny przypływ pieniężny? On mi się ogromnie zwiększył. Przed nikogo nie zwolniałem. Nie rozumiem dlaczego. Może zrobiłem to jakieś nowe pomieszczenia albo większe dziedziny. Nie wiem, naprawdę nie wiem kiedy mi tak podskoczyła ta kasa. Ale mi się ogromnie zwiększył ten przyrząd No i dobra, jak na razie, to bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, A my się widzimy w następnym jutro o godzinie 18. .00. I napiszcie mi w komentarzu, jak mam wszystkim strażnikom dać te paralizatory, bo nie mam zielonego pojęcia. Trzymajcie się i cześć!